Witajcie, w dzisiejszym odcinku otwieram kolejny kalendarz adwentowy z kosmetykami. Dzisiaj będzie to marka Dresdner Essenz, którą lubię na równi z kalendarzem, który już otwierałam na kanale z knajpem. To są moje dwa ulubione kalendarze, jeżeli chodzi o kosmetyki, właśnie takie do pielęgnacji, do kąpieli, no coś pięknego, pięknie pachnącego. Ja ten kalendarz adwentowy kupiłam w Niemczech, natomiast widziałam gdzieś tam na Allegro lekko droży, więc wrzucam Wam oczywiście link do tego kalendarza w opisie. A jeśli spodobał Wam się sweterek, który mam na sobie, również wrzucam do niego link w opisie filmu. Za kalendarz adwentowy zapłaciłam 27,95 €, co daje w przeliczeniu około 130 zł za kalendarz adwentowy, więc za jeden produkt wychodzi 5,40 zł. A na Allegro jest dostępny za 185 zł, więc wcale nie aż tak drożej. Kurczę, tutaj mi jakieś wybrzuszenia powstały, więc być może gdzieś się coś poprzesuwało, no ale zobaczymy. Zaczynamy od pierwszego okienka. Dajcie koniecznie znać, kto czeka na vlogmasy, bo już niebawem rozpoczynają się na kanale, czyli codzienne grudniowe vlogi. Oprócz tego będę dodawała też dodatkowe filmy z otwieraniem jakichś zestawów prezentowych i tak dalej. I tutaj mamy esencję. Po prostu płyn do kąpieli, który zrobi nam fajne bąbelki i pianę z biopomarańczą oraz orzechami makadamia. Jeśli chodzi o pojemność, mamy tutaj 20 ml, więc fajny, świąteczny zapach. Numer 2. Ja na temat tych kosmetyków mam takie zdanie jak na temat chemii z Niemiec, że one są bardziej właśnie esencjonalne, nie trzeba dodawać tych produktów aż tak dużo. Dajcie koniecznie znać, czy również używacie niemieckie proszki i czy widzicie różnicę, bądź może mieszkacie właśnie za granicą i je kupujecie i jak w Polsce przyjeżdżacie, to nie to samo. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania. A w tym opakowaniu znalazł się żel pod prysznic o zapachu granatu i już sobie powącham, ale pięknie, naprawdę świetnie. No i są to kosmetyki wegańskie, właśnie w kierunku naturalnym. Ja uwielbiam te owocowe zapachy, więc rewelacja. No i tutaj ponownie 20 ml. Numer 3. Ja sobie planuję różne wyjazdy właśnie w grudniu, więc akurat przydadzą mi się takie miniaturowe kosmetyki. A tutaj mamy taką kapsułeczkę do kąpieli. Jest tutaj informacja, że to relaksujący zimowy zapach, więc niestety nie znam nut zapachowych, ale taki przyjemny, kremowy, nie waniliowy, troszkę jakby kremniwa, wiecie o co chodzi, więc bardzo fajny. No i ta kapsułeczka, mimo że duża nie jest, to na pewno się przyda, więc super. Dobra, lecimy do 4. Gdzie ona się ukryła? Dobra, tutaj jest na górze, także sprawdźmy tym razem zawartość. Jak widzicie, no kosmetyki, mimo że są do pielęgnacji, to naprawdę są bardzo różnorodne, a tego zapachu to nie znam. I to jeszcze krem do rąk, więc rewelacja. Uwielbiam właśnie kremy do rąk w małej pojemności, bo wiadomo, w torebce jednak jak wrzucisz dużo kosmetyków, to jest za ciężka, więc akurat. I tutaj mamy bogaty krem do rąk właśnie suchych, także idealnie, bo na tych mrozach to niestety skóra bardzo szybko pęka i się wysusza. I zapach to jest zimowa jagoda, więc on jest właśnie w takiej bogatej konsystencji, więc myślę, że jednak lepiej będzie nałożyć go sobie na przykład na noc, ale nałożę go na chwileczkę, żeby powąchać, jak on pachnie. O wow, jeszcze bardziej jaram się tymi zapachami, ale tak jak Wam mówię, po prostu kocham zapachy owocowe. I w tym roku, jak dopiero jestem na 4. okienku, to jakoś bardziej mi przypasowały te zapachy niż w kalendarzu z knajpa. Tamte większość znałam, a tutaj naprawdę coś nowego, coś innego, więc cieszę się. I tutaj mamy żel do ciała z aloesem, więc będzie to produkt uniwersalny, nawilżający, o takiej lekkiej konsystencji, 24-godzinne nawilżenie i pojemność taka sama, 20 ml, jak w każdym produkcie tu. W 6. to chyba będzie ta kapsułka, tak przynajmniej wnioskuję. Coś innego. Wyglądało mi to na początku na czekoladkę, ale być może jakieś mydełko na przykład po takim kartoniku. Myślę sobie i dokładnie tak jest. Ja tych mydełek w kostce szczerze nie lubię, nie przypadam. Zazwyczaj po prostu sobie kupuję wkłady, mydła wpłynnie wlewam do mojego dozownika. No i tak to rozwiązuję. A tutaj mamy niby zapach jaśminu, magnolii i drzewa sadałowego, ale dla mnie pachnie to jak każde normalne mydło, więc nie wiem, czy coś ze mną jest nie tak, czy co. Numer 7, a najfajniejsze też w ogóle są mydła w piance, ale też do nich potrzebny jest taki specjalny dozownik. I kolejny produkt z moim ulubionym granatem. Mamy tutaj krem do rąk, więc bardzo chętnie będę właśnie go stosowała i również jest regenerujący. Numer 8, a jeżeli tutaj oglądacie ten film i będziecie oglądali moje vlogmasy, to możecie mi napisać, co chcielibyście zobaczyć na tym vlogmasie, może jaki temat bym poruszyła, może żebym gdzieś się wybrała, coś Wam pokazała, rozważę Wasze propozycje i tutaj mamy żel do mycia, pod prysznic, nawilżający z bioaloesem oraz kwiatem lotosu. Numer 9. Mnie akurat cieszy, że tutaj w tych kalendarzach adwentowych nie ma kosmetyków do pielęgnacji twarzy, bo jednak no tutaj mamy różne wymagania, a przy ciele to ważne, żeby te kosmetyki nie uczulały. No zapachy też każdy lubi inne, ale tutaj możemy się spodziewać też takich zimowych wersji. Płyn do kąpieli z morelą oraz miętą. Otworzyłam sobie i tak to pięknie pachnie właśnie owocowo, ale troszkę też odświeżająco, naprawdę rewelka. Super są te zapachy, takie bardzo nietypowe. I lecimy z numerem 10. Właśnie tutaj coś mi odstaje. Ok, po prostu może z tej 20 coś wyleciało. Udajemy, że tego nie widzieliśmy. I tutaj mamy żel pielęgnujący właśnie pod prysznic. Wcześniej mieliśmy nawilżający, a teraz jest pod prysznic z aloesem, więc będzie uczucie silnego nawilżenia. 11. No i podoba mi się, że jakby są tutaj kosmetyki skompletowane właśnie seriami zapachowymi, ale jak widzicie mamy tutaj też coś nowego, absolutny relaks. Tutaj znalazła się esencja do kąpieli z konopią, paczulą oraz drzewem sandałowym. Numer 12, ja mam wrażenie, że jest po prostu teraz wysyp produktów z konopią, jakieś mega to popularne. Wiecie co? Zastanawiałam się, czy w tym kalendarzu będzie jakaś pomadka, bo bym chciała przetestować, ale tak sobie mówię, kurczę, tutaj raczej produkty do pielęgnacji ciała, do kąpieli, a jednak i mamy tutaj z tej serii kwiat lotosu, dobrze mówię? A może po prostu to jest opakowanie bardzo podobne. No zaraz się dowiem. Chyba to tylko podobne opakowanie. W każdym razie mamy tutaj hydroekspresową pomadeczkę nawilżającą. 24 godziny nawilżenie. No rewelacja, bo chciałabym to przetestować, gdy nagle na przykład mi się wysuszą usta i tak na szybko trzeba je odżywić. Czy to akurat zadziała, więc możecie oglądać mnie we vlogmaskach i tam też na pewno będę o tych kosmetykach z kalendarzy gadać, jak mi się sprawdzają. 13. Mam nadzieję, że nie będzie pechowo. Jesteśmy już po połowie kalendarza adwentowego i tutaj mamy olejek z granatem. Dokładnie jest to olejek do masażu, natomiast możemy zastosować go właśnie przy masażu bańkami chińskimi, albo gdy wyjdziemy z kąpieli, nie chce nam się nakładać balsamu, to na mokre ciało nakładamy olejek, a potem się dosucha wycieramy ręcznikiem. To też jest fajny patent. Dobra, numer 14. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Coś mi się to okienko nie chce otworzyć, ale z dobrej strony otwieram, z dobrej. Ok, na pewno jest inny zapach. Maska. To jest maska do twarzy, do skóry wrażliwej i zawsze sobie używam aplikacji Tłumacz. Dokładnie tak się nazywa, twarzowa maska. I zobaczcie, co tutaj się przetłumaczyło. Zielone świątki, więc nieźle. W każdym razie, jak widzicie, wygładzenie, łagodzenie skóry, więc bardzo przydatne. Są takie aplikacje, że po prostu czytujecie sobie z aparatu, co do czego służy. Polecam, ale można się uśmiać. Zielone świątki, maska, a jak? Ja tam niemieckiego za bardzo nie znam, natomiast czasami wiem, że źle to tłumaczy. Pewnie jakieś tam były roślinki zielone, no nic. I tutaj mamy z tej samej serii kremowy żel pod prysznic. No dobra, co teraz nam przetłumaczy? Chcecie się dowiedzieć? Lecimy z tym. Prosimy o tłumaczenie. Czekajcie, tylko zrobię tutaj ostrość, żebyście widzieli. I sprawdzamy. Oj, oj, oj. Trochę trzeba poczekać, jak widzicie. Piaście, zielone świątki, dziel wyrazy. Tu się zmienia co chwilę. Szczur jeszcze był. No nie mogę utrzymać tego telefonu ze śmiechu. Jeszcze bliżej poprosimy coś ciekawego. Miękki w dotyku. No już lepiej, już lepiej. Strajk jeszcze był. No nie wiem, po prostu mówię Wam, można tak się uśmiać z tymi aplikacjami, ale w każdym razie my sobie gadamy tu o kosmetykach, nie o aplikacji. Dobra, i co będzie tu? O, jakie piękne opakowanie, takie motylki. To będzie płyn do kąpieli. Jeśli chodzi o zapach, mamy tutaj róże bio oraz nasiona chia. O, fajny zapach, uwielbiam różane rzeczy, a nasiona chia też bardzo często jem. 17, już się nie mogę doczekać ostatniego okienka, ponieważ jest bardzo duże. Ja lubię jeszcze z tej firmy takie saszetki właśnie do kąpieli z kryształkami, z solą, są bardzo fajne. I tutaj mamy do rąk krem z tej serii właśnie z kwiatem lotosu. Także lecimy dalej. Już znamy te zapachy. I w 18 trafiła się ta seria. Tym razem jest to krem do ciała, do skóry wrażliwej z tej serii, którą już znamy. I lecimy dalej do 19 okienka. Tym razem troszkę mniejsze. Może tutaj będzie ta kapsułka do kąpieli? Tak jest, udało mi się zgadnąć. Znów jest to zapach zimowy, natomiast ten jest bardziej owocowy. I numer 20, tutaj właśnie z tego okienka chyba coś mi wyleciało. Bo właśnie tutaj to odstaje, ale jest uratowane. Kolejna kapsułka, tylko ona jest troszeczkę inna. Jest do stóp. Zapach to mięta oraz limonka i to jest zdecydowanie taki odświeżający, fajny zapach. Dobra, 21. Przed nami jeszcze 3 okienka. Tutaj zupełnie nowy zapach, tego jeszcze nie było. Jest to esencja do kąpieli. Bardziej taki koncentrat i tutaj mamy magnes oraz arnikę, więc będzie działał on rozluźniająco, na przykład na jakieś napięcia mięśniowe i tak dalej. Można sobie zrobić taką kąpiel właśnie z tym koncentratem. I numer 22, tutaj w samiutkim rogu tego kalendarza na nas czeka, a w środku kolejny nowy zapach i to mi się podoba, że coś nowego na koniec, a nie, że tak nudno i powtórka. Glamorous feeling, czyli jakie uczucie? No totalnego glamu, dla Glampauli glamorous super, no ja sobie w każdym razie. Tutaj jest luksusowy płyn do kąpieli. Jak to w ogóle pachnie? Nic nie napisali o zapachu, ale że luksus, luksus. O, wiecie co? On pachnie jak jakieś perfumy. Ale pięknie. No na pewno, jeżeli jesteście perfumeryjnymi maniakami, dobra, chciałam innego słowa użyć, to na pewno będziecie kojarzyli co to, bo jeszcze aż tak bardzo nie znam się na zapachach różnych, bo jak mam jakieś tam swoje ulubione, to wiadomo, kupuję, ale nie żeby jakoś mocno poznawać kolejne, ale na bank gdzieś to już czułam. Myślę, że w jakimś kalendarzu adwentowym, właśnie luksusowym, mogło tak być, więc już wiem skąd ta nazwa, po prostu jakieś drogie perfumy mi tutaj przypomina. I kolejny koncentrat do kąpieli, lawenda oraz drzewo sandałowe, więc będzie to takie zdecydowanie relaksujące, jeżeli dodamy do kąpieli. Dobra, 24. I co my tu mamy? Poproszę coś fajnego, na pewno coś dużego, już tu widzę. Wow, ale pięknie to wygląda. Co to jest? Po prostu mamy tutaj żel pod prysznic w dużym, fajnym opakowaniu. Ładnie wygląda, a jeśli chodzi o zapach, jest on taki kwiatowo-owocowy, więc bardzo spoko. No i mamy 75 ml, więc bardzo spore opakowanie. Jeśli chodzi o całą zawartość kalendarza adwentowego, tak to się przedstawia i ja zawsze mówię, że to jest naprawdę fajny pomysł, żeby poznać i przetestować daną markę, różne serie, różne wersje zapachowe, a tym bardziej takie marki, które u nas na co dzień raczej nie są dobrze dostępne i wtedy możemy coś takiego innego wypróbować niż zazwyczaj, naprawdę fajna sprawa. I ja osobiście jestem bardzo zadowolona z tego kalendarza adwentowego, właściwie zazwyczaj na niego czekam co roku. Piesek oczywiście, kontroler jakości tutaj się pojawia, na vlogmasach też nie zabraknie kalendarza dla pieska, a kto wie, może i pojawi się oddzielny odcinek, w którym psiak otwiera swój kalendarz adwentowy. Zobaczymy, oczywiście cały, więc będzie wyżerka. Jeżeli zobaczyliście odcinek do końca, macie ochotę napisać komentarz, zapraszam do napisania kąpiel. Zobaczymy, kto uważnie ogląda, kto jeszcze nie wyłączył. Jeżeli podobał Ci się film, zostaw kciuka w górę i widzimy się już jutro o godzinie 19. Pa, pa, do zobaczenia!